Dobra. Trzeba zobaczyć, co tam uwolnić, co jest. Słychać. Okej. Bo on tam chyba z tego co wiem, coś tam przyczep zadziałał. Przy okazji, witam serdecznie wszystkich na naszym kolejnym materiale, na naszym vlogu. Z naszego gospodarstwa mam już piękną wiosnę, jeszcze trochę zimno jest to prawda, ale już w porządku. I dzisiaj tak trochę witam was nie porankiem, a wieczorkiem. Dlatego, że mieliśmy sporo pracy i nie było kiedy w ogóle kamerę odpalić. Ale to zaraz wszystkiego przejdziemy. Kurde, jak tu. Gdzie jest ojciec? Pier zielony. O, jest ojciec. O. Cześć. Cześć, co tam? Cześć, co jak tam idzie? Kamil? No, jak idzie ci szczepa? Bo już ten, robisz, Kamil, ja ci powiem tak. Dwa razy się już pieprznąłem, rozumiesz, w rękę. Już mam w dupie to przyczepę, ci powiem szczerze. Ale słuchaj, tu mamy deski, zobacz. No, to te przyjechały już, nie? Przyjechały. Kamil, no. Ale ja żem północy nie spał. Ja żem, rozumiesz, myślał. Rano ja żem do Gienka dzwonił, rozumiesz? No. Tego tam... Co ten złom tam prowadzi, rozumiesz? Aha. I słuchaj, no, Kamil, okaże. Bo ja ci powiem, bo mieliśmy robić te burty, rozumiesz, nie? I te nadstawki, ty tam chciałeś te drewniane nadstawki robić. Dokładki robić, wiesz, no, żeby było tak, więcej miejsca trochę, bo tak malutko. Kamil, ja ci powiem tak, ja żem z nim gadał i on ma tam u siebie na składowisku, rozumiesz, takie metalowe, takie płaty duże. Ja nie wiem, co to od Jelcza było, czy to od Stara było, cholera wie. I... Ja mu podał wymiary i ja bym chciał tu z przodu te nadstawki zrobić metalowe. Rozumiesz? Że nad tą drewno bór to metalowe? Tak, to metalowe chciałem zrobić, bo to będzie takie, no, mocniejsze, solidniejsze. No w sumie te tak, drewniane, no. to wiesz jak to jest, nie? Bo teraz, słuchaj, bo... Kamil, bo ja ci coś powiem. Bo jak już robić, to kurwa robić to dobrze, rozumiesz? No wiadomo. No. I ja myślał właśnie, żeby te metalowe z przodu zamontować, a po bokach po prostu drewniane zrobić. Co ty na to? No, dobry pomysł. Starczy na materiał na wszystko? Chociaż nie, bo materiał był tak mniej więcej zamówiony, żeby też robić nadstawki drewniane. To myślę, że starczy, nie? Materiału to nam, Kamilek, starczy, rozumiesz? Ale posłuchaj mnie jeszcze. Bo ja także myślałem nad tymi kołami. Bo ona na tych kołach, ona jest wysoka. Rozumiesz? No to jest, teraz, to dobrze chyba, nie? Ale, Kamil, ale teraz będziemy mieli krówki, nie? Teraz jeszcze będą te cielaki, rozumiesz, nie? To słuchaj. To kurde, ja myślałem, że może te mniejsze opony zamontować, bo też już znalazłem takie mniejsze opony. Rozumiesz? Żeby ona niżej była. Ona sobie siądzie i będzie łatwiej kostki ładować. Tak, bo tu teraz będzie dużo tej słomy tego wszystkiego wozić, rozumiesz? A no tak, teraz się, tego a będzie. A chce ci się na siódme piętro, rozumiesz, widłami rzucać kostki? Nie, no to bez sensu. To spoko, fajny pomysł, no. Dobra, a długo chcemy cię zajdzie czy coś? Bo ja dzisiaj to w sumie tylko wapna będę wozić. Kamilek, mnie to na pewno zejdzie cały dzień. O, także kurde. Jak ty coś chcesz tam robić, to ty w ogóle, ty z tym wapnem chyba będziesz jechał, co? No, a z daleniem co z siewką robimy? Siewkę to pojedziesz do tego pożyczyć, bo ja już z nim gadał. Dobronka, tak w tamtym roku. Dobronka, pewnie. Dobronka pojedziesz. Aha, Bronek dobra. Tam już powinien mieć przyszykowany, rozumiesz. Tylko, trzeba by było coś zrobić, bo tak też jeździć, pożyczać, to już też mnie to denerwuje. No, nie ma co mówić. A właśnie, propos tego, słuchaj. No. Dostałem wypłatę z naszych filmów. Ile? No, za te w sumie półtora miesiąca, co tam zarabiamy, to 3,5 tysiąca wyszło. Ile? 3,5 tysiąca. Fajnie, Kamilek, nie? Kurde. No, to wszystko dzięki ludziom, wiesz, oni łapkują, a za jedną łapkę mam 50 groszy, no i kurczę, tak to wyszło, no, nie? Że przez ostatni film się tyle nazbierało. To trzeba podziękować tym ludziom, co i tak te łapki oczywiście. Dają. Dziękujemy serdecznie, bo to dzięki wam mamy te pieniądze. Tutaj, no i będziemy sobie rzeczy... To wiesz co, to może kupimy jakieś lepsze opony, nie jakieś stare, tylko Kamil, nowe kupimy, co? Kamil, tylko ty matce nie gadaj. Nie, no bo zaraz będzie, wiesz, wiem, to daj wiem. Tam i na zakupy, daj tam i na to, wiesz o co chodzi? Wiem o co tu chodzi. Będziemy inwestować w maszyny. Za te łapki, co oni tam dają i co ty tam dostajesz z tych YouTubów, to my będziemy inwestować w maszyny. O, tak, znaczy w renowację bardziej, nie? Bo maszynki są spoko, tylko troszkę możemy je ogarnąć, nie? Tak. No. Więc można powiedzieć, że dzisiejszy odcinek sponsorują widzowie właśnie, także bardzo nam miło. Dzisiaj tylko kolejny w sumie, bo dzisiaj dostaliśmy wypłatę, a z tego zrobimy coś jeszcze, więc na pewno te opony można by ogarnąć. No i może byśmy trochę odłożyli na ten lakier, nie? Na zatorka, bo tam... Możemy tak zrobić, bo ja myślę, że tak sobie będę składać na kupkę te pieniądze, a potem dopiero coś będziemy działać, nie? Dobra. Bo ten lakier to nie ma sensu teraz robić. A u mnie to kiedyś też tak będę zarabiał na tych YouTubach? Myślę, że tak, no nie? Jak, tak? No, dobra. Bo kanał dopiero się rozkręca, ale jak najbardziej potem jak będzie będę, można, nie? Jak będę zarabiał, to tak samo będziemy robić, tak samo. Dobra, elegancko. A dobra. Właśnie. No. Bo ty tu gadałeś o tych krówkach całych i w ogóle, a co z Jołówką w końcu będzie, kiedy on przyjeżdża też po ten traktor, bo stoi przyszykowany, a nie wiadomo kiedy ten. Może wiesz co, traktor myje trochę jeszcze? Po ten traktor to by trzeba było do tego laweciarza zadzwonić.
Ten, co tam ma, mamy wizytówkę w domu. To Dobra. do niego by trzeba było zadzwonić i zobaczyć, bo no chodź zobacz, no patrz, 40 już stoi, zobacz. No tak, ja się tego trochę czeka. Umyję, co nie? Umyję, ukurzona. Ty, Kamil, ja tam w garażu, tam gdzie samochód stoi, tam jest baniak ze starym olejem przepalonym silnikowym. To by wtedy, jak my bym umyli to 40, na to oliwić wtedy trochę tym olejem, nie? Te wszystkie czarne elementy, opony, wszystko to trzeba ładnie tym olejem, a potem szmatą przetrzeć, rozumiesz? No, to on będzie wyglądał elegancko. Jak z salonu. No będzie elegancko. Wyglądał jak z salonu. Dobra, ja nie będę zatrzymać się, ty wiesz co tą szczepę. Ja mam dzisiaj się dochodzić, skończyć, nie? No mam nadzieję, Kamilek, bo już mnie tak ten paluch boli, bo dwa razy z tym młotkiem przypierdzieliłem. Powiem ci już, Matkę Bosko Częstochowską wzywałem, żeby tu przyszła. Dobra, a ty, to może zadzwonić tego gościa, tego Ogienka ze Słomu. Zapytaj, czy on by dzisiaj jeszcze to mógł ogarnąć, dowieść, dobra? To byśmy zamotywowali. Dobra, to ja idę do domu i ja zadzwonię. Bo niby wieczór jest, ale wiesz, to się teraz jeszcze ciemno, wcześniej ciemno robi, nie? Więc które z 15 ja jest? Ja ci powiem, laweciarze to cały dzień, całą noc jeżdżą, bo oni z tego zysk mają, rozumiesz? Aha, no dobra, to elegancko. Dobra, to ja idę do domu dzwonić, a ty leć do tego po ten siewnik. Jadę, no jadę po tą siewkę, trzeba będzie się zabrać. Okej. Okay. Nasze kaczuszki eleganckie sobie rosną. Ogólnie to tak, mąkę sobie tu schowaliśmy. Tu naszą, tu jest nasza potrzebna. Tam do jakichś wypieków, czy coś, to wiecie, dla samych siebie, żeby tam było. Jak chodzi o świnki, to też już sprzedaliśmy, wam zaraz tutaj pokażę. Powinno chyba... Aha, dobra. No to jest na modelu. No i świnek już nie mamy, jak coś. Poszły wszystkie świnki, także w porządaczku. No i co? Otwieramy sobie tutaj, dzisiaj będziemy mieć 30. W ogóle też muszę się wybrać, wiecie co? Na targ niedługo. Bo i tam jedna mąka też, ta paleta można by sobie sprzedać, bo tak nie za bardzo nam potrzebne. I te jajka też moglibyśmy sprzedać i te ziemniaki trzeba będzie powarkować w końcu i zająć się nimi. Także troszkę roboty będzie. I on jest. I on jest. O, nawet nie odpala, już coś łazi, no. Kamil! No co tam? No on chodź tutaj. Ach, to czekaj, tylko wyjadę, dobra? Niech dobra, się tam trochę zagrzeję. O matka. Na biegu zostawię go, znaczy na luzie, niech sobie stoi. Kamilek, co? No co tam? Bo on mówi, że albo za 2, albo za 3 godziny może być. O, no to dobra, to spoko. To się dzisiaj by przyjechał normalnie z tym. No dom by przyjechał. Mówi w razie czego to dzwoni, bo on mówi, on do wieczora jest dostępny. Dużo on chce za to? Bo to kawał blachy jednak, nie? Kamil, dogadamy się. A, dobra. Dogadamy no to, się. A tylko wiesz, żeby też nie zapłacić wiadomo ile, nie? Teraz będziemy tam trochę bardziej dzwonić powodzi, ale raz. Jednak wiesz, trzeba uważać, nie? Żeby będziemy nie dzwonić tego. Jeszcze raz, to się dopytam dokładnie ile, co i jaki. Dobra, jadę do tego Bronka, nie? Jo, jak chcesz, ja tam idę to przyczepę robić. Dobra. Ty, ale Kamil. No? Ale ty widziałeś ją? Gdzie on jest? Czekaj. Pięty łazi. Co widziałem? Gdzie ty jesteś? No, o. Widziałeś to kaczkę. Aha, tutaj. No, co z nią? Ładna kaczka. Ale już ta łapa jej zobacz, naprawiła się, zobacz. No bo ona tak łażą widzieć, no gdzieś wejdzie, może na tej palecie w wodzie zahaczyła, czy coś, to nie? A cholera wiem, no bo ona 3 dni, to tak rozumiesz, tak dziwnie łaziła. Ja mówię, no trzeba będzie czarninę robić, rozumiesz? Jezu, nie lubię czarniny. Aj tam gadasz, nie lubisz, nie o, lubisz, byłeś nie mały, lubię, to jadłeś, a teraz to taki francuski piesek się zrobiłeś, jak w tych internetach zacząłeś tam działać. Dobra, idę, bo. Dobra, idź tam, do roboty, kurde, tylko będzie widział, stary prik marudził mnie. Dobra. Jedziemy do tego Bronka. Czacie, może jakieś radio załączę tutaj. O. Dobra. No powiem szczerze, wkurza mnie to, że cały czas musimy jeździć i od kogoś życzyć, nie? A to siewkę, a to coś tam, a to kombajn. I tak cały czas coś trzeba robić. Na kombajn oczywiście jeszcze nie stać, no bo to zakup dosyć drogi by był. Ale może nie w tym roku, ale w następnym byśmy się postarali trochę tutaj, kurde, załatwili to, nie? Żeby jakiś może kombajn sobie garnąć, bo pola nam trochę dochodzi. Jeszcze nie jakoś tam dużo mamy tego, ale mamy taki fajny kawałek, tam się... Widziałem, przyczaiłem, co prawda dopiero kupiliśmy no te ziemię. Ale widziałem bardzo ładne kawałki właśnie nowe. Jakby tam to kurde kupić, to ojciec normalnie byłby w siódmym niebie, nie? Dobra. Ja sobie tak zajadę. Okej, okay, czekaj to. Oj, trochę za daleko podjechałem. Dobra, teraz będzie w porządku. Czekaj, tylko to, zaczepimy sobie. No i dobra, i teraz w porządaczku. I dzisiaj jedziemy 30 ogólnie, bo ostatni czas jeżdżę tym zatorkiem, to mówię, a gdzieś pojedziemy sobie tym troszkę, tak dla odmiany, żeby nie też cały czas jeździć zatorem. A zresztą dzisiaj zator się przyda do cyklopa, bo tam będziemy ładować wapno. No i tam trochę wiecie, lepsze obroty, lepiej ta pompa sobie tam chodzi wtedy, nie? Po 30 to wiecie, po troszeczkę, po malutku i szkoda po prostu tego cyklopa. On też nie został kupiony, także no niech tam sobie też będzie. Dobra, chyba jeszcze
przez Sodomę przyjadę, nie? Raczej nie ma co. No, więc sam się szykuje wyjazd na targ ogólnie niedługo, żebyśmy co mogli sobie sprzedać. Aż jakaś kasa wpadnie dodatkowa. O, i to coraz co majstruje tej przy tym. Przy tej przyczepie. No ale dobrze, fajnie, że w końcu będzie nowe burty będą. To mi na pewno też będzie trochę łatwiej wtedy z tym, nie? Okej, okay, opuścimy to. Znaczy co, trochę bardziej podjadę sobie, o tak. O, tu będzie mi chyba wygodniej, nie? Jak sobie tak cofnę. Dobra, gasimy. O, niechaj tam działa, nie? Coś tam cały dzień stuka i puka. To zapalamy zatora. A tu teraz wchodzimy. Okej. O, dobra, przejąć się na obroty. Teraz tylko, żeby to jakoś fajnie załadować. Ja ogólnie, jak chodzi o cyklopa, bardzo mało korzystam. Zwykle to robi ojciec, więc tak troszeczkę dzisiaj chcę się poduczyć, wiecie, bo to jeszcze nie do końca ogarnę temat tego całego cyklopa, ale może jakoś to się uda. Dobra, ludzie, ja tak ordałem. Ogólnie jest trochę problem taki, wiecie, że się nie do końca to sypie, jakby się chciało, bo dziwne strasznie to jest, ale chyba już to jakoś działa. Kamil! Więc to, o, co na tym łazie tam, czekajcie. Tylko pomalutku, Kamilek, rób, pomalutku. No już wiadomo, no nie? Poczekaj. No. Skacz tu jest, tu. O. Tylko chcę zatora zgadzić, wiesz, bo nie chcę, żeby chodził. Dobra, dobra. O, dobra. I co, udało ci się, Kamil? O, jakoś się udało, ale powiem ci, jeszcze muszę kombinować, co nie? Bo tak jeszcze nie mam tego wyczucia. Ja daję w górę tą do tyłu albo do przodu, ja i wiem, tak, wiesz. Kamilek, ja wiem. To jest 5 wajch, weź to ogarnij, nie? No. No spokojnie, pomalutku, to się tam łopato podsypie i... Dobra, to jadę ja, nie? W takim razie. Jeźdź, o później... kurde, żeś mi teraz to sypałem chyba, ty. O, Kamil. Ty, to chyba trzeba 40 podpinać jednak. Dawaj 40. O, ostatni raz 40 trzeba będzie chyba wziąć. Jo, weź. 40, bo ta 30, to ci powiem, ona za, no, ten przód ma lekki. No, chyba że może zamienimy zatora, damy do tego, co? Może zator dobrze by sobie... Ale zobaczymy, może z zatorem pójdzie, co? Cyklopa zamienimy, czy nie? Jak myślicie, dałby radę? Czy może do 40 poczepić tego cyklopa? Nawet 40, ty. Niech ten zetor już będzie tu podpięty. To ja to odstawię ten 30 w takim razie. Ty, byłem pewny, że damy radę to 30. Albo to nie, bo to 30 dawała radę sobie z tym. Tym mniejszym. Z tym lejkiem, mniejszym, no. Co ten stary miał lej. Dobra. To ja to podczepię sobie. Tam ogarniesz sobie już ten? Później? Żeby podczepić. O, nie to, nie to siadłem. Podczepisz sobie już później 40 do tego? Jo, bez problemu. Jo. Dobra, tylko pomóż mi tutaj podczepić siepkę, nie? Dobra. O, czyli nawet się zdarę pojeździmy. No, tak to jest. Myślałem, że wam coś innego pokażę, to widzicie. Pomału, Kamil, pomału. Dobra, stój. Dobra, dzięki. Wszystko, wałek też jest? Jo, wałek masz. Dobra, to jadę. Na razie. Na razie. Ale jakąś muzykę odpalaj. Jedziemy ludzko nowy kawałek ogólnie. Zaraz wam go pokażę też, ale to widzieliście wcześniej, nie? Tam żeśmy drzewa wycinali. Tam myślę sobie te kopniaki pousuwać, ale już właściwie wszystko jest spoko. No, także git. O, dobra. Jadziemy dalej. Ogólnie teraz zapraszam na kolejny odcinek, chyba to nie wiem, czy kolejny, ale na przyszłość na pewno do ojca. Bo tam też było, no coś ciekawego wydarzyło, więc fajnie, żebyście też zobaczyli ten materiał. A ja tu za chwilkę tak zjeżdżam. O, to właśnie tutaj. Czy słoma jest, wiecie, to wapno trzeba dać, bo mi rekonie nie nawoził tego za bardzo. Okej. No i dobra. I jedziemy z tym. Jeszcze w ogóle te gałęzie trzeba pozabierać, bo żeśmy te gałęzie nie ogarnęli. To nie wiem, czy jakoś się popalimy, czy coś, bo zobaczcie, tak leżą sobie. No, to tym się będzie trzeba nie tym zająć. Zaraz ojca pojadę, zapytam, co z tymi gałęziami będziemy robić. Więc jakoś tam to działa sobie. No i co, w ogóle kurde, fajnie, cieszę się bardzo mocno, bo mamy teraz tu dwa kawałki obok siebie, w tym miejscu i w tym miejscu. Bardzo możliwe też, że będziemy sobie tutaj te kawałki albo jakoś łączyć, albo... Nie, no może dwa różne poletka zrobimy to sobie, no nie? No mam szczerze, że nie wiem, jak to będzie wyglądać. Już się skończyło? Kurde. Niby ta siewka jest spoko, ale chyba to mocno wapna brakowało. A to dzisiaj chyba tylko to pole byśmy załatwili sobie. Mimo to i tak musimy zrobić też resztę pól. Więc to nie jest tak, że dzisiaj tylko to. Ja się na odcinku jeszcze może jako tako, nie? Ale jeszcze tamte pole musimy porobić, nie? No i co? W sumie mam już powoli wiosnę. Za chwilkę trzeba będzie siać kolejne pola. Może teraz w tym roku rzepak jakiś pójdziemy, coś? Chociaż, bo są mamy dużo. Tam siana też będziemy mieli z tamtej łąki.
To może jakieś rzepaki właśnie mi się porobili. A dlaczego nie było głupie? Wziął 40? Ty, co się dzieje? Tam 40 nie brał? Nie podpinął? Zaraz zobaczymy, czekajcie. Po co to podjadać? O, odpalił. No, no co on tam wcześniej? Co tam się dzieje? 40, wszystko dobrze? No, nie, nie, z nią to dobrze, tylko ja tam zbijałem, rozumiesz, te dyski. Kurde, ja zapomniałem, Kamilek. A, dobra, dobra. No dawaj, poczepimy szybkością i ten. I będziemy tu zaraz ładować. Może trochę tu nie cofnę, wiecie, jeszcze bardziej, bo tak podjechałem dziwnie. No tak trochę się odcofał się tutaj. To byłoby lepiej, nie? O, no i dobra. Co, chcesz nie wchodzi znowu? No ja ci powiem, kurde, stoi. Chcesz nie idzie? Znowu? Nie, o, idzie. No, bo nie wskoczył, rozumiesz. No, żebyś go nie zakleścił w skrzyni przez sprzedażą. Ja pisałem, nie? Do tego chłopaka, żeby on pamiętał o tej skrzyni, że tamten wsteczny to on tak działa raz tak, nie? No, tu trochę z tym problem jest, nie? Jest no, bo on tam, lekko. Wiesz, wiedział, że potem nie było. Jeszcze trochę. Dobra, stój. Dobra, zapalaj mi tam. Dobra, masz. Dobra. Działa wszystko? Działa, dobra. Okej. O kurde, zaraz podniosę całego cyklopa. W mordę jeża. Dobra, powoli. To w sumie dużo tego wchodzi, ale wiecie, i tak trochę... Ty, no patrz, trzeba podjechać w parze, nie? Czekajcie. Trzeba podjechać. Zaś problem jakiś. Może sobie to podniosę w sumie, wiecie? Jeżeli to będzie stało, to może będzie trochę wygodniej mi, nie? O, dobra. Maszyn tu tyle, nie wiadomo, do którego wsiadać, nie? Nie sypie to się, czy się nie sypie? Ja się przesypało, czy się nie wiem. O, dobra. No, teraz łapało mi, nie? Ja łapałem z tym cyklowym trochę, to jest tutaj lekutkich kłopotów mamy. Że nie tak? Tak, o. A to w ogóle dobrze stoi tu? No, teraz sprawdzę, poczekajcie. Może tak, że stoi trochę za daleko w bok, nie? Chyba trochę tak, zaraz sobie coś jeszcze poprawimy to. O, wiecie, tak to jest z tym ładowaniem tego, nie? Kurde, byśmy mieli turę normalnie, to by wszystko dobrze szło, nie? Wszyscy pierdzielić tyle. Szkoda wam, powiem wam szczerze gadać, nie? Nawet już nie będę gasił. Tylko odpalanie i gaszanie to, wiecie, też słabo. W ogóle ktoś napisał komentarz, że moglibyśmy 440 kupić sobie po prostu turę i się nie męczyć. Jak dalej. Ja wam powiem, że pomysł, kurczę, taki trochę... No według mnie na moje to głupi, nie? No bo poznam tur do 40, skoro ona i tak już jest sprzedawana. I widzicie, no... Remont wymagany, a nam nie za bardzo chce się go robić. Wiecie, jak to jest, nie? A raczej chcemy się tego pozbyć, niż ten... Niż jeszcze w to inwestować, w jakieś pieniądze. Dobra, złapało chyba. Ten sektor to jakiś taki dziwnie porąbany, nigdy nie mogę się z tym ogarnąć. Co i jak to działa, ale już chyba w miarę. Kamil! No co tam? Ja do GS-u jadę na rowerze. Dobra, a co z tymi burtami? Zaraz wrócę i jak ty wrócisz z pola, to mi pomożesz się tam zamontować, mam je zbite już. Aha, o dobra. Zgasimy sobie, o, w porządku. Dobra. Jadziem. Tu się wyrobię? Chyba się uda. Już się pozbijał? O, coś tam leży, no. Coś tam leży, czyli już skończył. Pojechał rowerem do GS-u? O, pojechał, patrzcie. To ojciec udany. Kurczę. No właśnie, ludzie, ja tak was może za bardziej zapytam teraz, jak mam taką chwilkę. Ważne pytanie w sumie. Czy wolelibyście, żeby te nasze odcinki takie bardziej były... przygodowe, czy raczej takie z prac polowych? Jak uważacie? Czy lepiej wolicie odcinki bardziej pogadankowe takie, jeśli sobie tam robimy, czy raczej jakieś prace polowe? Bo ja wam powiem, że ja staram się robić takie pół na pół, żeby i tam z ojcem pogadać, coś podyskutować, ale też żeby zrobić jakąś robotę, wiecie? Bo ja nie lubię też, jak coś tam robota stoi w miejscu.
nie raczej, jak już coś się robi, to robić tak, to wiecie, w miarę w porządku. I tu właśnie do was idzie takie pytanie, jak wy to wolicie, nie? Czy wolelibyście, żebyśmy tutaj sobie działali właśnie we dwóch? Czyli też to może tylko sama gadanka, nie? Jak wam to bardziej pasuje. Bo i pogadanka jest ważna też, myślę, bo też opowiedzieć ciekawego zawsze można. A to i też tam jak inne prace też są tam według mnie na polu właśnie ważne, nie? Tu się chyba uda zrobić, nie? No, no i dobra. Dwie siewki załatwione i ogarnięte. Trochę odmiennie nie zrobiłem, ale dobra. Teraz czekajcie. Ja bym go zapytać tutaj, co z tym robić, bo zobaczcie, czy nie dowiedzieliśmy sobie. Pasowałoby też coś to zabrać, nie? No. Ja takie jeziorko też mam, wam pokażę. O, no więc to też fajnie, że obok jeziorko jeszcze lasek mamy. Fajnie to w ogóle teren taki się nam ten zrobił, nie? Tak trochę zalesiony. Kiedyś tu normalnie tego lasu nie było, wiecie, było wszystko otwarte. Cała przestrzeń, no ale wiecie jak to jest, nie? Dobra, jedziemy do domu. Ja tam pewnie się załaduję jedną łyżeczkę i pojedziemy sobie teraz tam na Zagospę. O, tam brzutko to jest, nie? Tam gdzie sobie wcześniej się sobie rosła. To myślę, że będzie też fajna sprawa. Tam sobie to ogarnąć. No i właśnie jak mówiłem o tych łapkach. To jest naprawdę fajny pomysł, żebyśmy sobie się z tym bawili. Bo wtedy moglibyśmy tu ludzie właśnie inwestować troszkę takie w tą renowację tych maszyn, nie? A nie bawić się tylko takie stare klamoty. Więc wiecie, na pewno jakieś tutaj będziemy rzeczy przeprowadzać, jakieś nowości, ale to jeszcze dlatego trzeba chwilę poczekać. Ojca nie ma, widzę. Może jak załaduję sobie ten trzeci, to przyjedzie akurat, nie? Zaraz zobaczymy, jak najlepiej stanąć sobie, tak myślę. Ale chyba jakoś o tak, nie? W miarę bliżutko, wreszcie, znaczy blisko też nie może być. Dobra, tak będzie chyba wystarczająco, nie? Dobra. O, jest i ojciec. No, akurat przyjechać jak skończyłem. Co tam? No słuchaj, dzieciaku. Ja żebym był się przejechał, rozumiesz, po drodze na te nowe pole od Marcinka, co tam, wiesz, od drogi tam mamy, nie? Tam to za koło mleczarni. Tam przy GS-ach. No, tak, no. Tak. Ty, słuchaj, tam by wartowało w te pole niedługo wjechać i to przeorać. No tak, zresztą u gór był taki, widzisz, jak tam kwas jest z drugich krzaków, nie? Ja to się w ogóle, Kamilek, zastanawiam, czy może by tam pierw wjechał z wapnem, rozumiem? Tam by trzeba było, kurde, wapna ostro nasypać. I wtedy to dopiero, tak wiesz, przeorać, nie? To teraz mówisz, wapna tam lepiej dać? No, ja tak myślę. No to mogę teraz tam pojechać, nie? To jeszcze to trochę wapna zostało. Kamil, tego wapna mamy, ja to ci mówię, ja to bym tam wapna rozsypał, bo to wiesz, tam ten kawałek, to on stał, oj, z dobre 2 lata on leżał, rozumiesz? No, na pewno, tam, na pewno. Tam nic się nie robiło. Ja myślę, że jakby tam wapnę przesypał, to by, wiesz, przez noc przegryzło lekko, bo to ma dzisiaj wieczorem też lekko deszczyk padać w nocy. Padały dzisiaj same grana też, no, to myślę, że... To jutro ja myślę, żeby trzeba było, wiesz, na rowerze pojechać, zobaczyć, czy nie będzie za mokro i tam, kurde, wjechać i to przeorać. No dobra, to zaraz ładuję wapnę i lecimy. A co z tymi burtami? Pomóc ci? No to, dawaj ty. No, to możesz mi pomóc. Dawaj, załadzajemy te burty, poczepimy sobie i nic. Ty masz wszystkie 3 zrobione, czy ile? Wszystkie mam zrobione, Kamilek, tu wszystko w stodole leży. Aha, dobra. To co? Dobra, to idziemy to montować, nie? Jo. O, dobra, to akurat załadowaliśmy to już sobie. Już wam nie chciałem tego pokazywać, bo mówię od razu, załaduję sobie wszystko z głowy, więc mamy skończone. Burty już są na miejscu, zaraz wam też pokażę dokładnie, tylko gdzie jesteś, ojciec, czekajcie. Gdzieś tu mi, kurde, się podział. O, a co ty tu robiłeś? Znaczy, w sumie, domyślam się. Kamilek, wiesz, no? Jak to jest? Czasami to jest też dobrze, jak tyłek przewietrzysz, wiaterek ci powieje. Co tam, Kamilek, chciałeś? No nic, no skończyłem już ten, ładować wapnę, zaraz idę tam do pole, nie? Tam to, co no, mówiłeś. No. Dobra, co, pokażemy ludziom, jak te burty wyglądają, nie? Tu już widzę, o, założyć znaczki przed chwilą. Znaczki poprzykręcałem, rozumiesz, światełka to do blasku, wszystko porobiłem. No i dobra. I zaraz ma być ten chłop, co te nadstawki nam przywiezie, wiesz? Dobra, w porządku. No, więc fajnie to wygląda. Kurczę, w końcu teraz jakoś szczelnie będzie wyglądało, nie? Znaczy będzie działało już, a nie jak wcześniej. Te kółka jeszcze, Kamilek. Wymienim te kółka i zobaczysz, jaka to będzie piękna przyczepa. No, jasne. Damy radę. Dobra, to jadę, kurczę, bo mam dzisiaj te wapno, wiesz, urwanie głowy z tym mam, nie? No. Więc mam nadzieję, że... No? Ty, a może... Bo ty teraz masz włączone nagrywanie, nie? No mam. Nagrywasz? To...
To jestem ja, syn Kamila, i ja mam do was, widzowie, pytanie, żebyście napisali tam u Kamila, tam w tych, komentarz tam, co tam piszecie, no. To czy wam się ta przyczepka podoba, co ja żem zrobił, jo? O, myślę, że warto. A, ogólnie też jakby ktoś pytał, będziemy jeszcze lakierować. Mam już kuponą farbę, będzie ona zielona, więc troszkę tu się zmieni lekko kolor, bo też mamy ten, te tutaj metalowe części, takie troszkę te są szarawe, ja trochę odmaluję, żeby były ładniejsze. No i troszeczkę poprawimy tutaj całą tą, jak to się nazywa? Pakę? Nie, to się jakoś nazywa. Skrzynię? Nie, to nie skrzynia. Skrzynię, Kamilek. Skrzynia? Tak. Skrzynia. Skrzynia może być, skrzynia, no. O, skrzynia, tak. Więc troszkę to się też zmieni jakby kolorystycznie, ale to już niebawem, także o to się nie martwcie. Pokażemy wam po prostu w kolejnych odcinkach, już przydarz kupimy farbę, nie? Dobra, jadę z tym, a ty czekaj tych gości. Jak coś, to tamten. Przyjadę za jakieś pół godzinki może. No zobaczymy, jak zajdzie się, nie? Kompot żeś pił? No piłem wcześniej, co z tym kompotem się przyczepił. Kompot i kompot cały czas. Już mam dosyć tego kompotu, nie? Dobra, jedziemy. Jedziemy. O, biegi trzeba to kurde wajchować. Muzykę zapalamy. A, z muzyką jest tak, jak wam mówiłem wcześniej, czyli będę odpalać ją tylko sobie w tym, w ciągniczku, nie? Ciągnik też trochę, nie wiem, czy nie jest za głośno, ale to tam damy jakąś radę też, myślę, nie? O kurczę, jak to w ogóle eleganckie mamy te sekcje, nawet tego nie widziałem, że to mamy też wycieraczki odpalane. Znaczy, człowiek tyle jeździ, a zapomina o takich rzeczach, nie? No. A bym wam powiem, kurde, chciał kupić jakąś nową siewkę, bo tata trochę tak... O, sarny! Dobra, my tu zjeżdżamy. Jak polowy, to teraz załączę. No i zobaczcie, jaki to jest ugór, kurde, nie? No tu pasowałoby to poorać, tylko wiecie, jak ja to będę orał sam. Nie, nawet naszym pługiem trójką, to się, kurde, zajadę, nie? Może byśmy zagadali do jakiegoś sąsiada, czy może mamy drugi pług, to może byśmy z ojcem we dwóch tu się wrąbali, wiecie? Bo zobaczcie, jak, co tu się... Kurde! O, tu będzie ciężko, wam powiem. No, powiem, że to naprawdę będzie ciężko, nie? Co jak co, ale tu jest kurczę. Jest lekutka lipka, nie? Ale jakoś w porządku, w miarę to idzie. Och, dobra. Jakoś tam sobie to powapnujemy. Tylko kurczę, właśnie jak tu jeździć, nie? Bo tak ani w te, ani w tamte. Może sobie będę jednak jeździć w tą stronę. Troszkę to chyba będzie mi lepiej wychodziło. Już tam do salon, tak myślę. Okej. No, to będzie dobrze szło chyba teraz. Ja ogólnie tu w sumie taką trochę niższą dawkę, wiecie? Żeby nie leciało też tak mocno. Bo uważam, że tutaj akurat, jak chodzi o tą dawkę w tym miejscu, to nie ma co za bardzo do tego dawać dużo. Bo to się przepalić coś, to też problem. Tu ogólnie ten teren też jest nasz w tym miejscu, ale my chyba tego nie będziemy tu robić, wiecie? Bo to jakieś takie... Też kaszara są dziwne i pole takie było pod kątem. Może jak już to w przyszłym roku coś tam się by to zrobiło, ale tak na, myślę, że to co zaraz jest, to jest z porządku, nie? Ten kawałek. Wiecie, jak się zrobi tutaj usuwa ten ugór cały, przełoży, to się to będzie dobrze wyglądało, nie? O, myślę, że tak. Wiecie co? Ja to chyba skończyłem, ale ja chyba skoczę do sklepu, wiecie? Kupię sobie jakieś oranżady czy coś. Bo cały tylko ten kompot i kompot, nie? Skoro tylko są do GS-u, poczekajcie. Może ojciec mi nie zatłuczy, że tam będzie zaraz chciał. Ty kupujesz tutaj te orężady, a tu kompot, nie? Może nie będzie tak źle. Zjedziemy sobie. No, dobra. Dobra, zaraz. To zaraz od was tylko sobie pójdę coś kupić, nie? O, to 30, ale elegancka 30. Kurde, go raz. Jak nasza, tylko że trochę inna, nie? Dobra, nie będę ruszył, bo zaraz się popsuje, kurde. Idę do tego sklepu. Oh, no, w końcu coś normalnego, jakieś gazowane rzeczy, a nie tylko ten kompot mętny i kompot, nie? Już mam tego podziurki w nosie, ale wy też z tego co widziałem, co macie z tym kompotem, piszecie zaraz, nie? No to zapytajcie tych moich rodziców, nie? Tylko na kompot i kompot, nie? Już, no, już niedługo 18 będę miał ludziska, jak końcówko wiosny. Zobaczcie, jak to się nie działo, nie? Nie jakieś kompocie, tylko normalnie browara w pole i ogień, nie? Zresztą, ja dużo browar nie piłem ani w szkole, ani gdzieś tam z kolegami, ale czasami coś tam udało, wiecie? O, radyko zapalimy, coś mi się udało wypić. Więc wiecie, ja jakoś tam słabej głowy chyba nie mam do tego picia. Nie będzie jeszcze kiedyś sobie to siądę z ojcem i Bronkiem do wspólnej flachy, chociaż oni tam ten bimber walą tam. Nie wiem, czy to jest dla mnie w ogóle, wam powiem. Ale zobaczymy. Dobra. Nastawiam się tego trochę, wiecie co to może sobie... Daj spokój tam, daj spokój. O, ojciec ładzi tutaj.
Nie, coś gada sam do siebie albo do matki może. Chyba to już trochę jeszcze coś dosypię z tym. I za chwilę będę jechał na to pole tutaj na tę soję, nie? I się tak będzie chyba najlepiej. Ile można, ile można. O, tu sobie staniemy. No nie zahaczy tylko, nie? No jak zahaczy, to będzie dopiero problem. Kamil. No co tam? Ja ci powiem, dzieciaku, ja już mam dość. Ja już mam dość. Czego masz dość? Z matką, żebym się pokłócił przed chwilą. Ja mówię do niej tak. Kochana, co dzisiaj na obiad? A ona mówi, rosół. Ja mówię, kurwa, czwarty dzień z rzędu rosół mam jeść. Rozumiesz? No nic, ona jak z tej warszawki przyjechała, to ona już tam... Ja mówiłem, że ta warszawka to jej źle wyjdzie z tą Martą. Nie, u Marty nie było tak źle. Na Sylwestra jak byłem, to kurczę elegancko tam było, nie? No ale widzisz, matka przyjechała i ona czwarty dzień rosół dzieciaku jeść. No ile może, można? No gotowała cały gard, teraz trzeba jeść. Dobra, przyjechał ten gość, czy nie przyjechał? No słuchaj, zaraz będzie, za 10 minut ma być, bo do mnie dzwoni przed chwilą, ale matka mi z tym rosołem wyskoczyła, to już mnie tak szlak trafił, że daj spokój. Dobra. To w takim razie ja to ładuję i ten, i zaraz porobię, nie? Dobra, dobra. No i tak trochę chcę przestawić, kurczę, bardziej, wiecie, bo tak to myślę, że nie będzie mi tu chodziło, tam kubka sama została. Dobra, koniec roboty, w końcu. Jezus Maria, nie? Ten cyklo, opowiem wam, że nienawidzę tego sprzętu, nie? Masakra jest jakaś z tym, ale dobra, już załatwione. Wszystko w porządku powinno być, więc... To nam na to pole powinno starczyć, bo tutaj niewiele tego trzeba, więc małą dawkę ustawimy, będzie w porządku. Żmikę zawsze będzie chyba schować jeszcze, bo tam nie wszystko, znaczy wszystko wywiezione, a zostało nam jeszcze parę rzeczy. Kamil, o, bo on już jedzie, dzwonił do mnie, ty. On za 2 minuty będzie u nas. On mówi, że już tu skręca z centrum, wiesz, z wioski tutaj już na naszą drogę. Aha, to dawaj, no. Trzeba się przygotować. Weź to kamerę, wyłącz i chodź, bo musi być gotowy. No tak, trzeba to ponieść, nie? To trochę tego blach będzie. O jest, dobra, no do widzenia. No, na razie. Okej, okay, pojechał. Ojciec za chwilę jeszcze poszedł do domu, a wam pokażę, jak to już wygląda. Przyjechał gościu, od razu żeśmy zamontowali tutaj o ten cały sprzęt naprzód, czyli można powiedzieć, że idealnie docięte, troszkę trzeba było tylko poszlifować lekko. No i żeśmy z ojcem te dokładki podrobili, już tutaj wszystko, co powinno być, także, no zobaczcie, nie? No, kurde. Elegancka robota, bym powiedział, naprawdę super, super. Tu jeszcze trochę jakiegoś lakieru widzę, jest, ale to i tak się też poprawi, żeby już nie było problemu. No i spoko, nie? Wszystko fajnie zaogarnięte. Także git. A ja myślę też, że wiecie co, nie ma co tutaj się z tym ten pierdzielić, może też sobie lekko wsunę do garażu tą przyczepkę, bo myśmy tak trochę wyciągnęli tutaj na szybko. A wiecie jak to jest, nie? Niech ona sobie tam jeszcze postoi. Jutro jeszcze ją tam pomalujemy troszeczkę. Te opony też pasowałoby wymienić i wiecie. Myślę, że będzie w porządku. Dobra. Niech sobie stoi. A jadę na pole chyba, nie? Nie ma co czekać, myślę. Także elegancka sprawa. Remoncik załatwiony. O, a chyba przyszedł ojciec. No i co tam? No Kamilek, powiem ci, tam jeszcze chwilę siadaj. Z nim postałem. Siadaj, pojedziemy pole. I powiem ci ty. No kurde, no elegancko to wyszło, nie? Dobrze, że on nam pomógł, wiesz, bo to kurde ciężkie było. No nie, według mnie się nie dali rady za bardzo, nie? Nie. On to taki dobry kopina, wiesz? Elegancko przy pomógł, no. Jo. No i dobra, fajnie, parę stówek wziął za to, więc nie dużo w sumie. Myślałem, że będzie drożej, dużo wiesz? Dużo nie było, ci powiem. Dużo nie było. Myślałem, że będzie drożej, ale i tak fajnie. Jo. Fajnie wziął. Dobra, tutaj wjeżdżamy, nie? Na to pole tutaj, nie? Tak. Dawaj. Ej, byłem w domu na chwilę, rozumiesz? No i co tam? Matka coś gadała? No matka kurczaka wyjęła, mówi, coś zrobię wam tego. Ja mówię, kochana, wiesz, że ja cię kocham i w ogóle, no ale 4 dni rosół. Ja mówię, Kamilek tu zapierdziela w polu, ja tu cały dzień przyczepę robię. Ona, no dobra, nie dyskutujta, ja wam zrobię, nie? Ha, i wyjęła łódka z rosołu po prostu i będzie smażyć teraz, tak? Albo piec. Ważne, żeby mięcho było. No, ale to właśnie celowo omijam tutaj to miejsce, bo to będziemy ten pasisko robić, nie? Tak. Tam Kamilek trzeba to będzie ładnie ogrodzić. A ty dzwoniłeś musiał... w ogóle tego pastucha, czy nie? Wiesz co, ja starego pastucha mam, ale ja się boję, że on nie będzie już działał, wiesz? Albo będzie działał za dobrze. Ja pojadę, rozumiesz, ja kupię nowy pastuch, ale będzie trzeba jeszcze, wiesz co, pojechać do tego naszego zagajnika. I takich, no, kurde, ociosów porobić, wiesz, te słupki, żeby były, wiesz o co chodzi? O, to czekaj, bo tam właśnie miałem ci mówić. Tam nam zostało z tamtego, tego,
z tamtego drzewa, tego łąski. Jo, myślałem, że to będziemy palić. Z tego ty się te ociosy porobi i będziemy mieli ładne słupki. Bo mówię, ja myślałem, że to będziemy palić, ale myślę, kurde, idealnie. Do palenia to my kamienek pod wiato tam mamy. To tam jest do palenia. To kradzione, tak? W internetach nie mów takich rzeczy. Dobra, no. Nic nie mówiłem. A i co z tą policją w końcu wyszło? No co, no umorzyli to wszystko, no bo to było wymyślone, rozumiesz? Aha, brak dowodów. I oni to umorzyli. No bo to wiesz, to było wyssane z palca, rozumiesz? Ja im pokazałem kwity, że to należy do nas. Bo przecież mam te rozumiesz, ten cały te dokumenty. I wiesz, i oni teraz powiedzieli, że oni się zajmą i prawdopodobnie ukażą mandatem tego, co ich wzywa, no bo bezpodstawne wezwanie było i koszty, rozumiesz, radiowozu i wiesz o co chodzi. To ciekawe, kto to był, nie? Ja się pytałem tego policjanta, on mi nie powiedział, ale jak zapytałem się tylko o jedno nazwisko, to mi tylko oczkiem mrugnął, rozumiesz? No bo on nie może ci, wiesz, oficjalnie powiedzieć. No nie może. Ale oczkiem mrugnął i wiesz. Dobra. Ja tych policjantów znam, dzieciaku, ja ich wszystkich znam. No to są swoje roczniki, nie? Oni nieraz, jak jeszcze dziadek świętej pamięci żył, to i nieraz tu przyjeżdżali. Tu nieraz libacja była, rozumiesz, tańczyli na podwórku. A ten tutaj, rozumiesz, on myśli, że on tylko on tutaj się liczy, rozumiesz? Dobra, no ale to dobrze, nie? Dobrze w sumie tak wyszło. Już myślałem, że jakieś problemy będą. Nie, tak, to w porządku. Wiesz co, ja to potem odwiozę. Może dawać zaraz o 40 depniemy, pomożesz mi z tym? To ja on zaraz trochę uprzejmy, może... Ja ci ją odepnę, ja cię odepnę. Dobra, okej. To ja tu siadam w takim razie. No, dobra, zabierzemy sobie na podwórko od razu. Dobra, jedź. Dobra. No, biegów tu tysiące. No ale tak, to jest ludzie. Jeden z ostatnich pobruków w tej 40 na tym gospodarstwie. No ale dobra, po co 3 traktory, nie? Ten i tak jest z remontu, ktoś tam chciał kupić. Czy ktoś tam, Beniowski chciał kupić, już wiemy dokładnie. Więc niechaj mu służy. Ja to już przygotuję dla jego. O, dobra. Przygotuję to jakoś, wysprzątam ten traktor, żeby tam nie wyglądał tak słabo. Trzeba go ładnie kamerę umyć, trzeba te opony, to wszystko natrzeć, żeby to wiesz. No wiadomo jak to jest, nie? O, czekaj. Ładnie. Trzeba trochę umoczyć jeszcze. O, no i dobra, kurczę, tutaj jeszcze się to poogarnia. Mamuśka, jak ten obiad? robię tego kurczaczka, robię. No to dobrze. Przygody z nimi to mam takie, wam powiem ludzie, że naprawdę... O, opony zaraz troszkę będzie można przemyć. Kamil, za 20 minut mamuśka mówi, że obiad będzie. Akurat skończę. No i dobra, tam te drzwi, bo buchy lecą. Boże święty. Aż to matka, nie? O, trochę to kratkę też będzie można przetrzeć. Fajna była 40. Jak ja zaciągnę gdzieś tam też trochę taki dziadkowy był. Bo to tam ostatnie te rzeczy już były. Ale no co, no trzeba sprzedawać to wszystko, nie? Musimy trochę iść do przodu. Jakoś tym wszystkim bardziej się też, wiecie, rozwinąć, żeby nie siedzieć w tych starych gratach, tylko że trochę komfortu było jakiegoś. Kurde, normalnie aż muszę zobaczyć teraz tą przyczepkę, nie? Bo normalnie... Kurde, te koty mi tu włażą. Muszę wam pokazać. Ty, czekaj, mamy 3 koty? Czy mi się przewidziało? A raz Filemon i Boniface, to 2 były. No jest Filemon. Gdzieś to jeszcze mały jakiś łazi. Gdzie jest mały? Co ty się wyciągasz? Gdzie jest mały kot? O, tu pies jeszcze, nie? A właśnie, nasz pies jeszcze też, czego będziemy mu budę w końcu zrobić, bo on stoi siedzi w szopie. Bo wiecie, jak wypuścimy, zaraz ucieknie. No ale o, elegancko to wygląda, zobaczcie, nie? Naprawdę to wygląda fajnie. I tylko lakierek jakiś lekutki pierdyknąć i będzie miód malina, nie? Naprawdę. Także w każdym odcinku myślę, że to już powinno zaskoczyć. Kamilek, co tam? Chodź do domu, obiadek zrobiłam. No już właśnie idę, no. Dobra. No to co, ja kończę odcinek. Dziękuję, żeście byli. Zapraszam na kolejne. Łapkujcie, żebyście mogli sobie też z tego tutaj trochę jakiś... Znaczy, to brzmi oczywiście, ale jak będzie łapkować, to my z tego też jakby więcej zarobimy. No i to nasze gospodarstwo może troszkę bardziej się jakoś tam tutaj, no, pójdzie do przodu, co nie? Więc myślę, że powinno być całkiem okej. Dziękuję za uwagę. Na razie, trzymajcie się. Do widzenia wszystkim i miłego dnia wam też życzę. Pa, pa.